Dziś do naprawy trafił troszeczkę inny sprzęt. Trochę to wygląda nie wiadomo jakby co to było. A to jest to są siłowniki elektryczne od rozsiewacza nawozów Rauch Axis 30.1 z rocznika modelu 2006 do 2012, czyli już trochę lat on ma, ale to jeszcze nie jest taki stary sprzęt, bo ma nawet chyba nawigację i w ogóle. No to jest markowy sprzęt. No i oba te siłowniki przestały działać. Zobaczymy, co tu się wydarzyło. Na początek widzę Torx 20. Jeden odłożę, zajmę się jednym. Torx 20. Trochę zanieczyszczone są te tutaj gniazda na śrubokręt. Ogólnie bardzo lubię śrubokręt Torx ze względu na to, że się nie omsknie, tak jak na przykład krzyżak. No o płaskim śrubokręcie to już nie wspomnę, bo to chyba najgorszy śrubokręt ze wszystkich do odkręcania i do przekręcania. Torx jest według mnie nawet chyba wygodniejszy od Imbusa. Torx 20 takiej serii mojej ulubionej firmy, chyba Hi-Tech swego czasu były w sklepach. Zielone to były Torxy, czerwone płaskie, a niebieskie krzyżaczki. Tutaj założyłem sobie dwa pierścionki, że to jest Torx 20, bardzo popularny torksik. 20, 10 i 15 to moje najczęściej używane torksy. No przy telefonach komórkowych to już tam są mniejsze, 8, 6, nawet jeszcze mniejsze, jak igiełka prawie. Ciekawe, czy to się da rozebrać. Da, ale smród, kwas jakiś, co tu jest? Widać, że jest korozja. I to dosyć taka solidna. Co tu się stało z tym siłowniczku? Tu jest, widzę, zasilanie. Plus, minus. Silnik zapewne na 12 V. Płytka też jest dosyć mocno skorodowana. Za chwilę to pokażę z bliska, jak to wygląda. Bo to jest dosyć w kiepskim stanie. O, teraz będzie dobrze widać, co tu się w ogóle dzieje. Tu są podtrawione trochę jakby ścieżki, ale to jest, jeszcze nie ma tragedii. Według mnie tutaj największy problem to jest chyba z silnikiem, chociaż silnik się obraca. Nie ma tutaj z nim, nie jest zatarty. Zaraz podłączę jakieś napięcie do niego i zobaczę, co się będzie działo z tym silnikiem. Na początek posłużę się tutaj znowu zasilaczem laboratoryjnym. Zdejmę z jeden z biegunów. No w sumie nie muszę ich nawet ściągać. Tak, mają zabezpieczenia. To może odlutuję. Niektóre konektory mają taką blokadę, że się nie da ich zdjąć. No może odlutuję. Trzeba nacisnąć i wtedy dopiero on chodzi. No, w sumie chodzi o odlutowanie jednego przewodu, żeby nie podawać napięcia na moduł. Nie wiem, czy tu w ogóle jest jakaś elektronika. Są tam jakieś diody, oporniki, jakieś, nie wiem, to chyba potencjometr jest. Pewnie będzie do przeczyszczenia, o ile go nie zżar nawóz, bo to chyba nawozy atakują. Szukam w szufladzie odpowiednich narzędzi. Dobra. Spróbuję takimi szczyparzotami to zdjąć.
Tak sobie postanowiłem, może jeden zdejmę, a jeden, żeby nie pomylić. Tylko czego tam nacisnę? Jest zabezpieczony. O, zszedł. Jak to był minus, to niech będzie, chociaż tu jest, podejrzewam, napięcie plus minus zamienny. W prawo, w lewo, żeby się silnik kręcił, czyli trzeba będzie polaryzację zmieniać. Ale na razie trzymajmy się nomenklatury. Czarny do czarnego, czerwony do czerwonego. Teraz jest napięcie 3 V. Chyba już ten siłownik doszedł do końca. No coś tutaj stanęło. A, silnik chodzi, ale to zębatka wyskoczyła. Bo to jest wszystko trzymane przez obudowę. Postaram się tu może zmniejszyć to napięcie. On dosyć szybko się kręci przy tych 3 V. 2,5 V. O. 2,5 V. No, zębatki trochę suche, można je będzie przesmarować. Ale jeśli chodzi o si... O, znowu zębatka wyskoczyła. Muszę ją przytrzymać. Tu jedną stronę paznokciem trzymam. Ale to teraz się tu jakaś ośka wysunęła. Jeszcze raz. No i stanął. Nie ma siły dalej iść. A jeszcze nie doszedł do końca. No to daje 2,5 V, ale jest 1 amper poboru. I nie daje rady. O, teraz poszedł. Nie wiem, jak to się szybko przesuwa, ale myślę, że szybciej te siłowniki nie chodzą podczas pracy. Ten się pewnie blokował. Dobra, już się podniósł. Tą stronę idzie ciężej. No na pewno trzeba to wyczyścić i przesmarować wszystko. Szczególnie ten potencjometr, który znowu wyskoczyło. Tu jest coś nie tak chyba. Pokręcę to ręką. No idzie dosyć ciężko. W jedną stronę idzie lżej, w drugą idzie ciężko. Na pewno jest kwestia tutaj wyczyszczenia i przesmarowania. Nie wiem, jak ten silnik się w ogóle czego stąd da wyjąć. Powinien wyjść. On tu jest skorodowany z jednej strony. Tu jest jakiś O-ring, czy co to jest? O-ring. On musi stąd wyjść. Jest dosyć ciasno wsadzony. Widać, co tu się dzieje. No dosłownie zżarty jest. O, on też coś tam skrzeczy w środku. Coś tam w nim się chyba przemieli. Korozja. Dobrze było go rozebrać i wyczyścić. Chyba, ale chociaż go z zewnątrz wyczyszczę. On nie jest jeszcze taki zły, ten silnik. Dosyć fajnie chodzi. Tutaj podłączę napięcie większe. Nie wiem dokładnie, na jakie on jest napięcie. O, i stanął. O, on się blokuje w środku też. Tam się w środku coś też dzieje. Ja dam mu większe napięcie, żeby on obrotów dostał. To jest 8 V. Naprawdę wysokie obroty. Ale mały pobór jest, tylko 200 mA. Ale jeśli on chodzi, na pewno nie na takich obrotach, tylko na tych 2 V, i jeżeli coś tam go blokuje, to on będzie stawał. Ja go wyczyszczę, może go rozbiorę. To silnik szczotkowy. No nie chciałbym go rozbierać, ale tu jest takie okienko, przez które mogła
Korozja też wejść, ale on chyba będzie chodził. Jeszcze go na mniejszym napięciu potestuję. Zmniejszy się do 2 V. Dziwo, na 2 V też bierze 200 mA bez obciążenia. Jest dosyć silny ten silnik. Kręci się teraz dużo wolniej. Tam mogła być jakaś korozja, bo się z niego sypie ta korozja cały czas. Ja go wyczyszczę później. No taki nie może być silnik. Co tu się dzieje? Tu jest płytka jakaś. Aha. Ten siłowniczek można wyjąć. Tutaj chodzi w tym okienku wchodzi potencjometr. Tu się wkręca śruba, ale też widzę, ona tak jakoś chodzi trochę nie za bardzo. Coś tam się chyba dzieje. Tu jest łożysko. Takie malutkie. 628 czy coś takiego. To ten tak stuka w tym. Czy tu jest sprężynka jakaś może? Ale z tym to jeszcze nie jest tak źle. Tutaj trzeba dać smaru. Nie wiem, co tam się tak telepie metalicznie. Boję się tego wykręcić, czy tu coś nie wyskoczy, ale spróbuję. Do końca. Nie, nic tu nie ma. No, tylko umyć i przesmarować ten gwint. Będzie chodził. Powinien ten chodzić. Tu jest taki jakiś pierścień zbierający, uszczelniający, tak jak w siłowniku. A tu tak stuka po prostu, on sam sobie tak stuka. Teraz tak, co tutaj się dzieje? Płytka. O właśnie. I tu są wyłączniki krańcowe. Tu jest jeden. Tu jest drugi i one mogą tutaj zawodzić. No i ten potencjometr też jest narażony na czynniki. Tutaj w tym przypadku nawozowe jakieś substancje żrące z nawozów. To wszystko tutaj też płytka jest cała brudna. Trzeba będzie to wyczyścić. Na szczęście nie są zżarte ścieżki. Także tutaj nie ma problemu. Trzeba będzie to wszystko wyczyścić ładnie i umyć. No i sprawdzić te mikrowyłączniki, jak to wie, czy czasem nie założyć nowych. Ja tutaj zobaczę później, jakie to są dokładnie typy. Ale być może są dobre. Być może tu się tylko ten silnik zawieszał. Raczej one powinny być hermetyczne, ale to jest na pewno słaby punkt. Ten potencjometr tutaj, te wyłączniki krańcowe. No i silnik, żeby w nim nic nie było, bo może się blokować. No i tutaj oczywiście jeszcze na tej śrubie, żeby nie było też za dużo brudów, bo w ogóle tutaj jest korozja. Widać, że się wysypuje. No dobrze, jeden mam już, że tak powiem, zdiagnozowany mniej więcej, na czym stoję. Co tutaj trzeba będzie zrobić. Dobrze, to jest też od tego. Tutaj taka tacka jest. Ktoś może się śmiać. Ale ja te tacki lubię. Tu mają 3 przegrodki. Takie to są po ptasim mleczku Wedel. Zawsze je sobie tak odkładam. Jak gdzieś się ptasie mleczko trafi. Właśnie do takich właśnie tutaj warsztatowych segregacji. Dobrze, jeden idzie na bok. Sięgam po drugi. Drugi też trzeba będzie rozkręcić. Torx 20. No i jest drugi siłowniczek już prawie rozkręcony. Jeszcze 2 śrubki.
Hop, siup. Ojej, ojejku. Szok, co tu się dzieje. Dobra. Kwas taki, że aż strach. Co to w ogóle za kostka? Nie wiem, co to ma być, pochłaniacz wilgoci, czy co? Nie mam pojęcia. W tamtym nie było, a w tym jest coś takiego. Oj, w tym jest widać zdecydowanie gorsza sytuacja. Dzisiaj widać brudna robota. I żrąca robota. Nie wiem, co tu jest za kulfon. Aby ktoś spawał, dosłownie. Nie wiem, co tu mogą być jakieś kłopoty w tym siłowniku większe. Bo jak widać, silnik jest naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Nie no, w drugim to jest koszmar. Po prostu koszmar. Co tu się dzieje? Ścieżki czarne, podżarte. Luty widać mocno utlenione, podśniedziałe, podżarte. Dosłownie jakby to wszystko gdzieś w jakimś kwasie leżało. No silnik to jest tragedia. Silnik tak jakby gdzieś spędził, nie wiem, no dosłownie tak jakby gdzieś leżał w morskiej toni przez jakiś dłuższy czas, bo korozja jest tak gruba. Nie wiem, czy czasem nie jest przeżarty na wylot, bo jest bardzo skorodowany. Co tu jest za jakiś zgorzel? Nie mam pojęcia. To tak jakby coś się stopiło. Może ten silnik się już stopił. Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Widzę, że silnik się w ogóle nie chce obracać. Lekko wyszedł. Cały jakiś jest w wykwitach. Dosłownie tak jakby tu jakaś rafa koralowa się na nim zjawiła. Silnik się o dziwo obraca. Było ciężko go ruszyć, ale się zaczął obracać. No, mogę go spróbować tu odlutować. Zobaczymy, jak on się spisuje. Śmierdzą te luty. Się wydzielają jakieś tlenki. Jakieś znowu chemiczne substancje. Ciekawe, mamy 2 volty. Czy on ruszy? Pobór 0. Pobór jest 0. Czyli nie pobiera prądu. No jak prądu nie pobiera, to chodzić nie będzie. Nie no, wygląda naprawdę koszmarnie. Podejrzewam, że ten silnik będzie do wymiany. On tu jest naprawdę tak zżarty. Nie wiem, czy tam czasami szczotki się nie... Tam są szczotki takie 2. Może je wyżarło. Trudno powiedzieć, czy ten silnik ma w ogóle jakieś oznaczenia. Tu też jest wszystko wyżarte. Podejrzewam, że mogło gdzieś w tym rejonie być, ale nie musiały być. O, teraz ten się też w pewnym momencie zaczął blokować. Tam w środku w nim coś chyba lata. Jakaś korozja, myślę. Ale ten na razie jest w miarę ok. Ten natomiast się nie blokuje, ale się nie obraca. Jak tu zacznę go rozbierać, to nie wiem, czy on się nie rozleci, bo jest tak skorodowany. Spróbuję gdzieś go tu porozginać. Czy to się w ogóle da porozginać? Coś tam? Nie widać nawet gdzie. Może trzeba było go najpierw szczotką drucianą wyczyścić. Zobaczyć, co tu się dzieje, ale widzę, że jest w bardzo, bardzo kiepskim stanie. Skoro ta gruba blacha na nim zgniła, to myślę, że i w środku będzie nieźle dojechane.
patrzę, jak tu go w ogóle podważyć, żeby go zdjąć. Tu jest taki otworek. Gdzieś w tym rejonie. Jakimś szpilorem, jak podważę, może wejdzie. Muszę poszukać szpilora. Chwilę to może potrwa. No, znalazłem jakąś taką szczotkę drucianą maleńką. Może to sobie trochę podczyszczę. Też taka szczotka to jest za słaba do tych spraw. Może wkrętakiem coś tu się da zrobić. To jest tak jakby jeszcze podgięty gdzieś. No tylko tu ten dekielek z tyłu jest zagięty, tak? I nie ma żadnej większej filozofii. Może się uda tam zajrzeć. Tak patrzyłem na te siłowniki, ile one kosztują. No to co, są grube 1000 zł. W sumie tu w środku nic nie ma. Ale tyle kosztują. 6-7 tysięcy. Nie wiem dokładnie, ile do tego modelu. Ale takie podobne tam gdzieś znalazłem. Może takie uniwersalne, może jakie. Byłem zaskoczony. Może wypchnę w ten sposób, to tak wychodzi. Wychodzi, coś się tu uniosło. Coś tu się podniosło. Ta tylna tulejka, łożysko ślizgowe, to tak się chyba nazywa. O. Ciekawe, czy ten silnik czasem nie jest spalony. Gdzie on tu jest? Jakiś komutator, tam gdzieś powinien być. Tu jest tulejeczka, prawdopodobnie z brązu. Tu są jakieś podkładki dystansowe i to dosyć duża ilość ich tu jest. Chyba z 5 czy 6. No i teraz jest już komutator na wierzchu. Nic tu w zasadzie nie widać. Są chyba szczotki węglowe, ale nie jestem pewien w tym silniku. Tak mi się wydaje, że są takie małe szczotki węglowe. Niewykluczone, że jest tak zrobione właśnie. Jak to teraz wyjąć? To już będzie grubsza sprawa, bo to jest tu bardzo mocno skorodowane. Można by było kawałek gdzieś wyciąć może tego i to po prostu wtedy wyjąć. No ten metalowy dekielek wyszedł, on był dosyć cieniutki, a tu już jest plastik w połączeniu ze skorodowanym żelazem.
stalą, to on inaczej będzie tutaj. Może być dosyć ciasno osadzony. To powinno się wypchnąć. Ale to takie nie jest skore do wypchnięcia. Nie chcę tego wirnikiem wypychać, bo mogę wirnik uszkodzić. Niezbyt dobrze to się też obraca. Trzeba będzie to jakoś tutaj śrubokrętem może jakoś podważyć. Chociaż przy tak dużej korozji to nie będzie miało chęci wyjść. Mogę tutaj trochę więcej porozginać, spróbować. Ale nie mam punktu zaparcia jako takiego do tego. Nie mam też przekonania, czy ten silnik się da naprawić. Mogę to jakoś pociągnąć. Się da. Nie jest zbyt chętny do tego, żeby to wyjść. Ani tu. Konektor też się nie chce wyciągnąć. Może to opukam trochę. No tutaj takie kowadełko. Tylko tam jest magnes, trzeba trochę uważać, żeby go nie skruszyć. W normalnym układzie, jakby to nie było tak skorodowane, to by to się tutaj po prostu delikatnie dało wysunąć. Ale kiedy to jest tak zapieczone wszystko, tak zżarte, no to niestety tak się nie da zrobić. Może gdzieś tu odegnę więcej tej blachy i będzie można coś gdzieś podważyć, coś wsadzić. Chyba to był dobry pomysł. Bo już mogę tu podejść. O, tutaj pokażę. Skrętakiem mogę podejść. Mam możliwość. Może z jednej. I po przekątnej z drugiej strony. Jeszcze tego silnika nie skreślam. Tamta strona się jakoś ugięła, ta nie za bardzo. Ale idzie. Chyba idzie. Tak. Tu się podniosło. I tu się podniosło. Tak jak myślałem, są szczotki węglowe. Wirnik widać, że nie jest spalony. Nie ma spalonych uzwojeń. Ładne kolory ma. Tutaj trochę gdzieś ciężko chodzi. Jest zatarte na tej tulejce z przodu. Trzeba będzie tą zębatkę może zdjąć. Ona tu jest jakieś zabezpieczenie ma, czy nie ma? Trudno powiedzieć. Chyba nie ma. To by wyjął ten wirnik, tam wyczyściłby w środku. Tutaj jest widać szczotka. Miniaturowe takie szczotki węglowe są faktycznie, tak jak przypuszczałem. Nie wiem czemu tutaj ostrość coś mi nie łapie. O, teraz pokażę, że tu są szczotki węglowe.
takie miniaturki. Jedna z nich się po prostu zawiesiła. Chociaż nie wiem, czy czasem ona, czy ma jakąś sprężynkę zwrotną. Bo może jej po prostu nie być i dlatego to nie chodzi. Chociaż nie, sprężynka jest. Tam się po prostu zanieczyszczenia dostały. Ona powinna wrócić. Trzeba będzie ją wyjąć i wyczyścić. Ona powinna chodzić sprężyście tak jak ta. Co tu jest? To jest przewodzik do szczotki miedziany i tutaj, i tutaj. Coś tam po prostu weszło. Jakieś brudy. Podejrzewam, że te tlenki czy coś. I ją zablokowały, tą szczotkę. Trochę nie chciałbym jej wyciągać, bo ona ma bardzo króciutki tutaj ten miedziany przewodzik. Wyjątkowo króciutki. Ale czemu ona nie chodzi? O, zaczyna chodzić. Czy ona tam faktycznie coś ma, czy nie ma? Coś tam musi być. Bo ta ładnie sprężynuje. O. Nawet wyskoczyła z radości. To może zrobię tak. Tą schowam do góry. A czy ta wyskoczy? Też wyskoczyła. No to co tam jest? Coś tam musi być. Z pewnością. Nie wiem, czemu ona nie chodzi. Tak jakby coś tu było podgięte gdzieś, czy co? Jeszcze nic nie ma w tym kanaliku. Tu wyszła do samej góry. Może przytrzymam tą sprężynkę. Chociaż nie chciałbym jej wyciągać całkiem. Później będzie ciężko włożyć. No i się zawiesza. O dziwo. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Szczotka jest w pięknym stanie. Tu w tym kanaliku, w tej prowadnicy, gdzie ona siedzi, też nic nie ma, a mimo wszystko ta szczotka nie porusza się tutaj płynnie. Co się powoduje, że się blokuje. Albo się coś tu zdeformowało, gdzieś tam plastik napłynął, czy coś. Nie wiem. Czemu jest taka oparta? Czy ta miedź gdzieś tu ją blokuje, ten przewodzik? Co do niej idzie? Tu u góry pięknie chodzi. I dotąd dochodzi i jest taki punkt, że się zatrzymuje akurat równo z komutatorem. Nie wiadomo czego. No widać, że to jest takie trochę jakby coś zgrzane. Tak jakby tu jest ładny, a tutaj tak jakby coś się działo. Chyba, że mówię, że tutaj plastik wpłynął gdzieś dawniej do tego kanaliku. No to jest dosyć maleńkie, ale tu nic nie widać. Tam nic nie ma. Prosta niby konstrukcja, a mimo wszystko jest zagadkowa.
Tak jak gdzieś tutaj na samym początku, tu jest jakiś tlenek. Może faktycznie gdzieś tam coś się stało. Jakieś tlenki coś podżarły. Chyba będę musiał wyjąć i obejrzeć dokładnie powierzchnię. Ścianek w tym kanale. Dlaczego to się tam zatrzymuje? Tak jakby gdzieś tu tarło. Ewidentnie. Tak, jest tutaj jakby przygniecione. Nie wiem, co tu się stało chyba. Jak wybijałem wirnik, to nie wiem, czy czasem gdzieś tutaj coś nie uderzyło. Mogło coś uderzyć sam koniuszek. Być może. Być może, mówię, nie? No. O. I chyba teraz będzie dobrze. A. Tak się musiało stać. Teraz dwie szczotki trzeba wypchnąć. Tu było podgięte w tym miejscu na samym koniuszku i ta szczotka gdzieś tu stawała. No ale jest pytanie, czemu to nie chodzi? Komutator jest, widzę, w no, nie za ciekawym stanie. Ciekawe, czy tu uzwojenia nie są spalone. Zaraz tu podłączę napięcie bezpośrednio do komutatora. On powinien kręcić. On się powinien obracać, ten silnik. Zaraz to sprawdzimy. 2 volty, trochę mało. Nie, tu trzeba dać zdecydowanie większe napięcie przy tak zardzewiałym silniku. 12 volt. Iskry jakieś się sypią. Czyli przejście jest, ma chęć się obrócić, widać. Nawet raz przeskoczył. O! Mówiłem, że się będzie wracał. 12 volt. Powinien chodzić. Tu jest tak, komutator jest do wyczyszczenia. Najlepiej by było go całego gdzieś szczotką drucianą wyczyścić, w środku wszystko wyskrobać, wyczyścić, żeby tam nie było żadnych farfocli, żadnych brudów. Tu też wyczyścić to wszystko. No, wygląda to naprawdę niewesoło. Jest tak przeżarty ten silnik, że prawie, że się rozpadł. Nie wiem, czy ja gdzieś taką budowę może takiego silnika znajdę. Chyba nie. No jakby znał oznaczenie tego silnika, to pewnie by kupił drugi. No taki silniczek, myślę, że w wersji takiej niededykowanej do niczego, uniwersalnej, no to jest warty jakieś 15, no może 20 zł, więcej nie. Ale kiedy on będzie do tego siłownika, no to już będzie cena pewnie z 600 zł, no bo to już wiadomo, do tego siłownika, nie? Ale to nie jest silnik na pewno wyprodukowany specjalnie do tych siłowników. To jest taki uniwersalny silniczek, który nawet może gdzieś się spotykać w jakichś samojezdnych zabawkach czy w czymś. No ale zobaczmy, co tu jeszcze się dzieje. Tu są pewne luty do przejrzenia. Trzeba było wyczyścić tu wszystkie elementy. No oczywiście trzeba będzie zajrzeć do tych mikrowłączników, płytkę obejrzeć całą, bo jest naprawdę, ja tu pokażę, jak ona wygląda. Nawet łożysko się trochę zapiekło. Może je wymienię, jak się da to, o ile się da to rozebrać, bo jest też już kiepskie to łożysko. Ono by jeszcze chodziło, ale jest takie trochę, coś tam gruchocze w nim.
Dobrze w ogóle, że ta śruba nie zardzewiała. Chociaż też w tym miejscu jest tutaj też do wyczyszczenia. W tym miejscu jest na pewno zardzewiała. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest gwint po prostu skorodowany. Łożysko też jest w kiepskim, widać, nastroju. No i chyba to, co najważniejsze, choć tu wszystko jest tym wszystkim, że tak powiem, po trochu odpowiedzialne za to, żeby to funkcjonowało, no ale... Ale jakby to nie można było nazwać elektronika. Tutaj tak, kondensator. To jest chyba w ogóle U1. Co to jest? Trzeba będzie się zapoznać. Czy to czasem nie jest jakiś termistor? Bo nogę stracił po prostu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj po prostu jedno wyprowadzenie tego lizaka znikło. Po prostu zostało strawione. Opornik też będzie do wymiany. Bo połowa opornika zżarła rdza. Tu diody mają przypalone, widać, wyprowadzenia. Z tego opornika też wychodzą jakieś wykwity. To myślę, że ten opornik mógł stracić też przewodność, ale nie musiał. No i mikrowłącznik też jest widać. Nawet nie chodzi. Czyli na pewno jest do kitu. Jest do wymiany ten mikrowłącznik. Myślę, że najlepiej by było kupić komplet mikrowłączników, wszystkie cztery wymienić, pouzupełniać tutaj te elementy. No, potencjometr widać, że jest dobry. On tutaj jest ocalał chyba tylko dlatego, że jest raz, że jest ze srebra zrobiony tam ten jeden ten styk, drugi jest z węgla. No jest dosyć, widzę, nasmarowany, w związku z tym nie weszły do niego tak te wszystkie tlenki z kwasów. Nie zadziałało to wszystko. Tutaj są pokorodowane, widać, dosyć mocno, no, luty. Też trzeba to będzie wszystko wyczyścić, przejrzeć, wymyć. Tutaj też to samo, tu. No nie wygląda to na to, żeby to miało działać. No na pewno to nie działało. Mikrowyłączniki. Oporniki, tu jakieś, nie wiem co to właśnie, jest U1 napisane, V1. Nie, to pewnie jakiś termistor, podejrzewam. Jeszcze później sprawdzę, bo to nie jest kondensator, raczej na pewno nie. Jeszcze to może by uratował, tutaj podszlifował, noga gdzieś tam może by była, jeszcze to gdzieś by przylutował. Ale to już jest inna historia. Najważniejsze jest uruchomić silnik, później mikrowłączniki, wszystko wyczyścić, wymyć, przesmarować i złożyć. Mam nadzieję, że to będzie może działać. Nie wiem dokładnie, jak to się, czy to się w ogóle da jakoś sprawdzić na stole, ale jeśli potencjometr będzie działał, to tu mamy tak, jedno z wyprowadzeń idzie tutaj od silnika na biały przewód. Chyba tak. Chociaż nie, idzie gdzieś tu. Nie, idzie na ten właśnie, na ten termistorek. No nie wiem, na pewno tu któryś z tych przewodów idzie do silnika. Się zobaczy, który. Że będzie można to po złożeniu gdzieś tutaj to napięcie podać do tej wtyczki i to będzie śmigać w prawo, w lewo. A czy będą szczytywane, że tak powiem, parametry z potencjometru i z mikrowyłączników, to już jest kwestia do zmierzenia miernikiem. Myślę, że to nie będzie z tym problemu. To tyle na razie z remontu tych siłowników od Rauch Axis 30.1. Ręce widać, trzeba iść umyć, bo no naprawdę jakbym się w jakichś kwasach dzisiaj tutaj zajmował, bo zapach jest wyjątkowo żrący. Substancje naprawdę nawozowe to nie są żarty, to są dosyć żrące, jak widać. Sole, nie sole.
to wszystko pali. Siarka, nie wiem co tam jeszcze jest ze żrących substancji. Ale myślę, że w połączeniu wszystko do kupy to potrafi strawić metal, jak widać, bez problemu. Nie tylko metal.